Więc ja w tym momencie wprowadzę na afirmację, że Ola, tym razem będziesz zajebiście grać. Cars versus Runners. Nie, że dasz sobie radę. Nie, że dasz sobie radę. To po prostu będzie wiedzieć. Ja mówię, że dzisiaj Bartek też sobie dobrze poradzi, bo jest świetnym zawodnikiem. Ja to tylko kłamstwo i jeszcze raz wielkie kłamstwo. Ja tylko przypominam, że Bartek jest naprawdę mega mocny. I kogo ty próbujesz w ogóle oszukać, takie pytanie? Chyba samego siebie. Nie, ciebie. Nie, ja się... Dobra, Bartek jednak jest giga cienki. O, tak, i to mi się podoba. Bo Bartek robi zawsze na odwrót, więc jak powiem, Bartek, że jest giga cienki, to może akurat nie mu pyknie w tym momencie. Ja nawet nie wiem, co, jak ci się jedzie, moment. Ja to próbuję się odnaleźć. Bartek, czy ty nawet na górę nie wjechałeś jeszcze? Już wjeżdżam. Ty, chwila, bo jest problem mamy mały. A jaki to problem? Bartek! Jak? Zostawiam, jak przejść? Bartek, już potrzebuję jestem... twojej pomocy. Znowu? Tędy, lewą, lewą, Ola. Dobra. Kurde, prawie. Bartuś, proszę cię. Gosiu. O, dobra. Ej, bo tu są bum-bumy, uważajcie, nie wierzaj tu, Bartek, bum, teraz. Bum-bum! Oj! Dawaj, o kurcze pieczone! Dawaj go, bum-bum! Tra-la-la-la! Nie trafię. Są bum-bumy! Przepart! Ale żyje jeszcze! Mam go! Mam przeparda, mam przeparda! Dobrze, bo ja Ole strąciłem też. Jeszcze żyje dalej. Se biega, bo ją zlagowało na tym przetrąceniu. Dobra. Dobrze. Jak jest, Ola? Runda druga. Że właśnie jeżeli w Japonii kogoś się przetrąci i on przeżyje, to niektórzy właśnie się cofają, żeby właśnie... A to nie masz na myśli Chiny czasem? Albo Chiny, nie wiem, nie pamiętam. Ja bym jednak stwierdził, że to Chiny. Dobra, to albo Chiny, albo Japonię, nie pamiętam. Bo w Chinach jest giga problem z tym, że ludzie nie udzielają pomocy, nawet jak widzą, że coś się dzieje, bo mogą być później posądzeni o to, oni będą musieli za to odpowiedzieć po prostu. Aha. Więc po prostu dlatego jest taka znieczulica i dlatego miałoby wtedy sens też to, co Ola mówi. Jedzie. Bo w Japonii by to nie miało sensu za bardzo, bo Japonia jest normalnym krajem i to nawet na plus bardziej niż. Znaczy mają na minus. Swoje dziwne, to jest. Ale to wiesz, to nie już w takim. Srak, sensie. Ola, haha. Dobra, szepardzik, palotę. Ola biegnie, Ola do ciebie leci. Dobra, Ola to sobie może co najwyżej, nie wiem. Obiad zrobić. O ty kurczę, dziadek. Ja już obiadek zrobiłem. A jak teraz się ten trafi? A ten sposób, dobra. Przywaliłeś mnie do ziemi, chłopie. Dobra, dobra, dobra. Jadę na górę. Biegnę, biegnę, biegnę. Ole! Ty, widź to Bartka, Ola. Jadę! Na górę! A, Ola w ogóle na górze nie jest, dawaj, mam jednego. Tak, Oli nie ma! Ole, no to easy peasy, lemon squeezy. Jedzie do ciebie. Nie trafił. To jak nie trafiłeś? Nie trafiłeś. Trafił bardzo dobrze. Stary, jak mam przecież rozwalną pas na swojej masce, lul. No to nie trafiłeś, sarki. Taki mamy klimat. O kurcze. Grubo. Uważaj, Bartek! Spokojnie, jadę! Wow! Co to było? Co to było? Bartek, wybuchające beczki, na co? Aha, czekaj, no nie chcę w nie wjeżdżać. Dobra. O kurczę, pieczone. Dobrze, dajesz, Bartek, dajesz. Ja. Siema. Daję, Bartek, daję. Jadą, świry jadą. O kurde, trafił mnie. Jadą. Trafił mnie. Jestem... Uciekaj, Bartek. Ale przecież ja jestem na drugiej stronie. O kurcze, pieczone! Dobra, wywalonych dwóch. Ola, dobrze ci tam poszło. Dobra, to co, mam teraz skoczyć, czy co? Bo nie wiem. Let's go. Dobra, to biegnę, no. Ty co jest? Ja biegnę, pozdro! Ja to tak biegnę! Protem! To mnie podpalasz, gnojku. Wysiadaj z tego samochodu. Nie widziałem tej dziurki. No dobra. Ja jestem jak sprzedać na meczu, nie? Praktycznie. Sorry, Ola. Dobra, ja to dobrze, dwóch przetrąconych. Dobra, ale co tam możesz. Dobrze się odpoczął, prawie trawę trafiłaś. Ha! Nie trafiłaś. Jak nie? No nie, pozdro. To chodź tu! Okej. Okay. Ola, ty masz mnie gonić? Ja wrzucę cię, Bartek, z powrotem. Ola, ty mnie gonisz, czy ja ciebie gonię w końcu, bo ja nie wiem. O! To by było ładne. Ała. Ty tu jest! Dobra, jak rozumiem, Bartek?
w ogóle. Zdarza się. Chodziło o dobry obiad. Cała prawda zostaje. Ale chodziło o obiad, że jest taki jaki dobry obiad, co jest zrobisz, ale takie. Bartek, to jest już tylko koniec, już, już jakby jesteś skończony w internecie. To już jest. Już jesteś, jesteś skończony, gościu. Jesteś skończony. Dobra drama, gościu. Dobra drama. Bartek, jak coś, to tak ogólnie nie wiem, co ty zrobiłeś w tamtej rundzie, ale po prostu jedziesz se tu, jedziesz do góry. Tak? Mhm. Ale to bokiem jadł. No wiem, Bartek. No bo ja nie wiem, co zrobiłeś w tamtej rundzie, bo ja pojechałem od boku, Bartek, ty jechałeś tutaj na główny przejazd, ja wjechałem od boku, a ty nie wjechałeś od główny. No, zabłądziłem po prostu. Tak można powiedzieć, że zabłądziłem leciutynko. Dobra, Bartek, to teraz, żebyś nie zabłądził, tylko dobrze, żebyś wjechał. Będzie świetnie. Ole, dostał! Ale żyje. Ej, ja trafiłem, ole! Tak, trafiłeś, ale Shepard jeszcze żyje. No to poczekaj, dobra, no trzeba... Ola już jest za, także Sheparda, Dobra, spokojnie, Tam pole wywalone Jojo. No jak zwykle, tak, jak zwykle, rozumiem. Gościu. Biegnij, Ola, do Merdyka. Biegnę! Teraz Shepardzika trzeba. No to będzie żaden problem, że co prawda, przetrąciłem Sheparda, ale nie wypadł. To żaden problem sobie Sheparda walnąć, nie? No, tak, dokładnie, palnąć go palnąłem, tylko tak jak mówię, no nie no to tak samo jak ja. Mam go? Bartek. O, tak. Mam go, dobra, nice. Poleciał. Ale poleciał. Zrzuciłem ci wybuchową beczkę jeszcze, także... Bywające beczki. O! Cześć! Ola! Ej, ty dostałeś? Co to było? Nie. A to jeszcze Ola żyje? Cię odepchnęła jakby siła magiczna. Kurde, miałem wjazd na chatę. Jaj. Dobra. Całe szczęście, ludzie, że nie słyszycie tego, co Bartek mówi pomiędzy nagrywkami. No dobrze. O Jezu, no bo co, bo jak się widzę w obrazie, to od razu jest źle. Żebym nie odpierdolił tego Cezara, jak już sobie wrzucę przypadkiem to, co było pomiędzy rundami. Ja nie, spokojnie. Nie do uszu, można powiedzieć, nawet niech widzów, bo... Nie do gdyby, uszu, nie do słuszu. Tak, powiem tak, że większe rzeczy, gdyby nie to, że są pewne sprawy tutaj na YouTubie, których nie możemy mówić, to pewnie byśmy zostawiali takie rzeczy. Ale jako, że jesteśmy na YouTubie, to nie jest... Ale to chyba nie wiem, o co chodzi tak w takim razie, bez kitu. Co? To chyba nawet nie wiem, o co chodzi tak do końca. O ten tramwaj, co nie chodzi, Bartek, no. Oho, Bartek dostaje przekopy za 3, 2, 1. O! Żyję! Przeżyłem! Uważaj! Dobra, już nie żyję. Chociaż przeżyję to chyba. Przeżyłem! Ale to zrób tak, żebyś... To... Ale jestem na samym dole, więc ciężko, żebym... Przeżył. To bym musiał... Przeżył. Jezus, dobra, Maria, Ola się spadła przynajmniej. Cześć, Bartek! No, cholera! Dobra, Ola, tak nie trafisz, masz tutaj. Śmieciu. Au. Trafię? O, skurde. Ola, weź mnie zatrzymaj i na górę mi podwieź. Idę. Zaraz, chcę się ten. Żebyś mnie ten, nie? Dobra, spokojnie, nie ma jednego i nie ma drugiego, let's go. Przecież jestem! Ale Oli nie ma! Ola mi synem się bawi. O, dobra, nie ma Shepard'a, ty! Ja biegnę do mety, ty! Biegnij. Polozonka! Ola stwierdziła, pobawi się z Bartkiem na tak było, dokładnie, się dalej ze mną bawi. Aha. Nie, tak. Już nie. Nie, już nie. O kurczę, pieczone, dobiegnij! Masz to? Mama. Nice. Ty! No, jadę z tobą. Obyś mi palnął, ty! Spokojnie. Spokojnie, jeszcze? No nie chcę cię walnąć. O nie. Jaki frajer. Co jest? Aha, bo to Bartek. To ja, spokojnie. Dobra, ostatnia szansa. O! A trafiłem cię? Ominięte. Nie. Okej, ale. Ale to jest wąsko, ty, co jest? A Shepard? Co? A czemu Shepard? Kurcze, co tu się wydarzyło? Ej, ale Shepard, ty, jakbyś to zrobił w złym momencie. Nieważne, Shepardzik. Prawie spadłem jeszcze na koniec, jak biegłem, ty. No i super, ale nie spadłeś, więc by wiesz, dobrze była Ola, więc ja się dobra, tam... Dobra, Ola, podjedziesz mi gdzieś tu, żebym cię mógł Ola. Tam... Ola Patola. Mogę tu, ewentualnie. No weź ten czołgi szczel. Po prostu, tam gdzie jesteś. No przecież mówi o tym, lol. Jadę do cyby. Łatwo nawet poszło, nie powiem, że nie. Nie ma za co.
Może się na wyścigu zmieni. Pogodo, zmieni się. Będzie ten dobra. Ślisko na torze. Zmieniła się, ale już mokro. Dinder Suzuki, yo. Ulewa słońce za chodem. To jest tor, który zna Ola, więc wygra tak? Na pewno. No to Ole trzeba strącić. Przypominam, że nie warto i nie należy się huncić tu. Tak, to się nie bijemy. Na F1 się nie bijemy. Chcemy się wyścigować. O, nie trafiłem. Ty też, Hoga, ty nie trafiłeś. O, to punktu nie widać. No tak. Okej, okay. Bartek, punktów. Bo ty możesz, no punktów, ale to Bartek, no kurwa! Co?! O co chodzi teraz? Debilu, no. To Ola. To była Ola. O to co kurwa mnie wyzwać? Debilo, debilu jeden! To jest przyzwyczajenie, no. Debilu! Tam honor chciałem powiedzieć. Ola, kurwa! No! To już lepiej to brzmi. Ale Ola, ale przecież widzisz, że jadę sobie, skręcam sobie, a ty po prostu... Ja specjalnie zatrzymałem się, że... Ty pamiętasz o tym, że... Bo ty interesujesz F1. No właśnie, bo ty się interesujesz F1. Ale ty wiesz o tym, że tam jest kierownica, nie? I ona robi takie ziu-ziu i jak skręcasz w lewo tą kierownicą, to wyobraź sobie, że pojazd skręca w lewo. Ona jest przyzwyczajona do tego, jak naprawdę jeżdżą w F1, a ty nie jechałeś naprawdę jak w F1. Sorry. Akurat nie, co do F1, to trzeba przyznać, Ola ma tutaj doświadczenie. Dobra, nie ma... Nie jest takie spore doświadczenie. Jest, Ola jest koło mnie, o matko. Cześć. O Jezus. A my dojedziemy w ogóle tego Hogatego? No, no nie, jeżeli... No, właśnie, no nie dojedziemy. Dobra, oddaję boosta. A tu jest boost? Jest. Jest. Kurczę. Wiem, że może nie będzie boosta przynajmniej. No to... Pomyliłeś się. To gdzie jest ten tor? O kurde, no! W Japonii. To... Torki, Szepard, ten debilu jeden! No, to wiem, coś przyznaję teraz, to debilnie zagrałem. I na Bartka zagrałeś! Temu, zero IQ, zero IQ! Tego zawodnika. Tak, dokładnie. Obronił akurat. Ale to jest przyjemne, powiem ci, Szepard. Zacząłem rozumieć, dlaczego tak wyzywałeś ludzi. To jest przyjemne. A może ten weekend nie odbędzie się wyścig trzeba mieć powód, na Emilii Romanii, czasem nie trzeba. Tak powiem. Właśnie zawsze. Ponieważ są, we Włoszech ogólnie są powodzie teraz, tam straszne. A dlaczego i tak powodzi? Nie, no... Nie wiem, czymś tak właśnie powodzi wszystkim, a mi nie. Niby im się powodzi? A jednak jest to brane jako coś negatywnego, nie? Ola, ale... To jest dziwne. Jest taki zakręt pod kątem 90 stopni. Jest taki ostry. Niby Ola gra F1, a mam wrażenie, że nie gra. Nalegam, wręcz przestrzegam, żebyś użyła mimo wszystko hamulca. Ja wiem, że się na F1 nie używa, ale... Musisz to robić troszkę z wyprzedzeniem, wiesz? Hamulec jest usunięty, stary, z formu. Usunięty, to ty masz mózg, debilu, nie gadam z tobą. Usunięty, to powinieneś być ty. O, mocne słowa jak na debila, no. To prawda. Dobra. O kurde, o! Gościu usunięty z wyścigu, of course, w GTA 5. No właśnie, no i tak to jest. Tylko taki YouTube administration, please. Please, very carefully. Please, very carefully. Please, very carefully review my report for this guy because he is disgusting. This is awful. Disgusting. Awful. Disgusting, little. You're disgusting little man. Yes, you are very disgusting little man. Funny. When I'm seeing you, I want to vomit. You know what vomit is? Or not? What is vomit? Śmieszny, zabawny. Znaczy, a bo ty oglądasz Strażników Galaktyki Szepardzi? Nie. Rrcze. Bym rzucił, już miałem coś mówić, żarcie. Żadnych ty! Sytuacyjny. A ty Bartek nie oglądałeś? Nie, właśnie. A czemu? Ja też nie, ale nie a szczerze, jakoś oglądać. Chciałem, ale miałem z kimś się udać. A, no to jak się nie chciało nie oglądasz, to przecież możesz mówić, no tak. No, no to Bartek mówię w takim razie. Nie! Okay? No nie! No to wy się zmutujcie, ale ale to wow! Ale składanka poszła. Nie, go wyciszyłem po prostu. A. Wiecie, możecie się zmutować i ten. Ja się zmutujemy. A mogę na przykład, nie? Albo i nie. Nie. No.